U mnie pierwsza rybka, ale też coś drobnego. Gorzej jak wejdą same me leszcze, woda PZW, to na bonusik raczej by trzeba było długo czekać. Nie nęcone, ale prawdopodobnie zobaczymy co i jak. Zobaczcie, jeszcze mniejsze odchenia. Wędkujemy. Siedzi ryba, ale znów drobny leszczyk. Jak takie zaczną brać, będziemy musieli zmienić łowisko, bo sensu nie ma. Drodzy widzowie, i znów jak ściki nojek, no to jest ryba. No zobaczcie. Zobaczcie co jest. Nie, drodzy Państwo, akumulatorek poszedł. Ryby, zobaczcie. Nie, czy coś trzeba zrobić. Najpierw wypuścimy i zmienię akumulatorek. Nawet sił nie ma pociągnąć. No zobaczcie, ma drodzy Państwo, pociągnąć. Takie tu ryby są na PZW. Nie oszukujmy się. Biorą, ale widzicie co, nawet sił nie ma pociągnąć zestawu. To taki większy z 20 cm. Zobaczcie. Nie, to szkoda czasu. Zobaczcie, jeszcze przerzucę i jak będzie to brał, to zmieniamy łowisko, bo szkoda czasu, szkoda zdrowia, szkoda nerwów na takie, drodzy Państwo, ryby. Nawet sił nie mają pociągnąć. Dobrze, zestaw. Jest. Zmieniamy łowisko, tak aby dzisiaj sobie powędkować. I zawijamy się. Macie koty akurat po drodze. Jeszcze się nie rozłożył. O mnie, drodzy Państwo, pierwsza rybka. Zmiana łowiska, tak aby sobie powędkować. No i zobaczymy tym razem, co. Rybniejsza woda to stowarzyszenia, nie komercja, bo na komercjach nie wędkuje, a to całkiem inne łowisko niż komercyjne stowarzyszenia, gdzie członkowie tego stowarzyszenia dbają o rybę. Tylko wybrańcy mogą. No tak, Heniu powiedział, tylko wybrańcy. A tu Heniu jeszcze się nie rozłożył, a ja już zobacz. Dobrze. No bo, ja widzi... łap teraz ty. Bo widzicie, drodzy Państwo, z miłą chęcią dziką wodę wybraliśmy, ale leszczyki jak dłoń, więc musieliśmy zmienić coś i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. Jeszcze nie wiem co. Okej, ale holujemy, sztyca mniejsza. Co tam? Nie wiem, ale karp chyba będzie. No to fajnie. Bo mi bije trochę, wiesz, chyba że jesiot mały, bo też mi ostatnio tłuk. To mogę. Od razu widzisz, ile czekają na branie, 2 minuty. Dlatego mnie to już nie bawi. No ale wiesz, wolę to niż... Akurat widzisz, źle wybraliśmy dzisiaj łowisko i przy okazji mamy tutaj blisko z Wilkowa na ciekoty po drodze. Tym razem Brody i Wrzeski. No na Brody, czyli woda PZW następnym razem, bo dzisiaj już... Potężny zalew. I rybnik. I woda PZW. Tak. Karp chyba będzie, wiesz? Tak. Więc pierwsza rybka. Kwestia jeszcze wyholowania jej, tak aby nie wyrwać. Ну, привет.
Jeszcze odbił. I rybka zaliczona. Teraz ją zdjęcie. Tu zmierzymy 60 cm. Taki 60 cm. Dobrze, zrobimy mu zdjęcie. A więc zdjęcie zrobione, rybka wraca do wody i nie inaczej. Okej. Wybiera. Więc trzymamy rybkę. Niech się zmęczy. Pierwszy 60 cm karp pełnouski. Zanęta od Marcela Marine Shell Fish skorupiaki. Ten jest królewski. Jeszcze wybiera. Zobaczcie, jeszcze walczy o życie. Ładny jest, tak samo. Spokojnie, zmęczy się. I tak. Dobra jest ta mieszanka od Marcela, wiesz? Skorupiaki, spróbuję, nie? Spróbuję. Ale widzisz, no, tam leszczyki, na PZW leszczyk za leszczykiem. Jeszcze wybiera. To jest królewski. Walczy o życie, jak to się mówi, drodzy państwo. Małe haczyki, 14 haczyk. Już jest mały. Hamulec dobrze ustawiony. Już złapał powietrze, jest nasz. Jest? No i o to chodzi. I to jest królewski właśnie. No to 67 cm. 67. 67. I zaraz rybka pójdzie, się ją zważymy. Jest już. Wytarowane. 4 kilo podejrzewam. 5,5. 5,5 kilo. No piękny. 5,5. Piękna ryba. Zobaczcie, drodzy państwo, tarowane było. No, niech rośnie dużo. Niech rośnie. 5,5 kilo. Na skorupiaki. Na saszetkę. Jest. Pięknie. Pięknie po prostu w pytkę. Jeszcze trochę zostawimy na następny raz. Tak mówię, tamta część z ostatniego wypadu mi zostało, więc zamroziłem. I teraz resztka już kilowego opakowania z Marcela Marine Shell Fish skorupiaki. Zrobimy jeszcze trochę. I tak się to prezentuje, więc namaczamy. Dzisiaj
Aromat Liquid na leszcza, karpia, płoć, ale w szczególności to jest na leszcza i z tym zapachem teraz będę chciał spróbować mieszanki, więc dodamy. Dobrze, to obstawimy. Pomalutku. Dobrze, jak w międzyczasie nam sobie pije, a traktor płyn z wodą. Skorupiaki typowo leszczowa teraz. Tylko dodam jeszcze pieczywa. Drugi raz trochę wyżynują, nie za dużo. Pięknie, pięknie pachnie. Ostatnio z aromatem skarpia ją przygotowałem, a teraz na leszcza z aromatem. I zobaczymy dalej, co nam przyniesie ta mieszanka. Okej, odstawimy, niech odpocznie, dochodzi, wypija zawartość płynów, a my czekamy na kolejne. Jest miejsce klipowane do klipa. Okej. Stawiamy. Wszystko w temacie i czekamy na kolejne wskazanie, kolejną rybkę. No i liczymy na coś jeszcze fajnego. Pieczywem fluo wygląda i jest odpowiednio do dzisiejszego wędkowania. Ok, dałem pieczywa fluo, zobaczymy, czy to pomoże w braniach. Zawsze to coś będzie się unosiło. Ok, ale brudna woda jest, to kolor nie daje rady, ale zawsze to coś będzie się odrywało od zanęty, od dna, od podajnika. I tak tą mieszankę skomponowałem do dalszego wędkowania. Coś jest, ale niedużego. Prawdopodobnie zobaczymy. Parasol rozłożyłem. Leszcz. Mamy leszcza, więc podbierzemy go. Zaliczona, drodzy Państwo, ładny leszczyk. O, to już taki, zobaczcie, leszczyk. Więc 49. 49. I oto taka rybka, która cieszy. Takiego pana Lesia
Wilkowie jakby takie brały, to nikt nie czuje. 49 cm. Wypuszczamy. Okej. Okay. Pieczywo fluo i mieszanka dała nam takiego osobnika. Thank you.